prezesie, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna nie zauważyła powodu, dla którego miałyby się rozwijać tylko wielkie aglomeracje miejskie? Dlaczego ludzie mieliby jeździć 2 godziny w jedną i 2 godziny w drugą, żeby pracować? Budujecie hale na przykład w Ząbkowicach, to tutaj mały biznes może się osiedlić. Robimy wszystko, co w naszej mocy i to bardzo istotny element naszej strategii, aby rozwijać biznes, rozwijać przedsiębiorczość w sposób zrównoważony, aby nie koncentrowała się ona tylko wokół dużych ośrodków miejskich, takich jak Wrocław, jak Wałbrzych, jak Opole, ale także koncentrowała się i rozwijała w tych gminach, które przede wszystkim słyną z tego, że są, czy słyną między innymi z tego, że są chociażby jak właśnie Ząbkowice Śląskie atrakcyjne ze względów turystycznych. Teraz mamy nadzieję, takie bardzo silne przekonanie, że będą się teraz także kojarzyły z biznesem i z przedsiębiorczością. Ząbkowice są niezwykle atrakcyjnym miejscem, pięknie położonym, słynącym właśnie z tego, że są ośrodkiem atrakcyjnym turystycznie. Teraz będzie to miasto również atrakcyjne pod kątem gospodarczym, bo taka hala, taka przestrzeń jest gwarantem tego, że będzie rozwijał się tutaj biznes, że będą pojawiali się nowi przedsiębiorcy i że to miasto będzie tętniło życiem nie tylko właśnie turystycznym, ale także właśnie gospodarczym. Niezwykle istotne jest także to, co powiedziałem i o czym pani redaktor wspomniała, żeby ta przedsiębiorczość rozwijała się w sposób zrównoważony, bo dzięki temu, że tutaj w Ząbkowicach Śląskich, czy za chwilę w Jaworzynie Śląskiej, czy w Nysie, w mniejszych miastach powstaje taka przestrzeń, to gwarant tego, że ludzie będą mogli znaleźć pracę właśnie w Ząbkowicach Śląskich czy w tych pozostałych miastach. Nie będą musieli jeździć do Wrocławia, czy do Czech, czy do innych miejsc, tylko tutaj będą mogli pracować. Zaoszczędzą czas na drodze, zaoszczędzą ten czas, który poświęciliby na dojazdy. Same pozytywy i plusy wynikają z takiej strategii i chcemy i staramy się ją jak najskuteczniej wdrażać w życie. Drodzy Państwo, to jest tylko początek. To jest pierwsza hala Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ząbkowicach Śląskich, ale już trwa proces uzbrojenia terenów pod Europark Ząbkowice. Jest to spółka Agencji Rozwoju Przemysłu i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ogromne dofinansowanie, ponad 100 milionów złotych dla gminy Ząbkowice, wsparcia rządowego na uzbrojenie tych terenów, więc to jest tylko kwestią czasu, kiedy biznes będzie wracał do Ząbkowic Śląskich, kiedy będą wysoko opłatne miejsca pracy, a ludzie nie będą musieli dojeżdżać do Wrocławia czy do Czech do pracy i będą mogli tutaj realizować swoje cele, tutaj budować swoje domy i tutaj osiedlać się w naszym subregionie, subregionie wałbrzyskim. Wałbrzyszanie, Ząbkowiczanie, Kłodczanie, Dzierżoniowianie zasługują na to, aby pracować blisko domu, bo to jest ważne. Nie dzisiaj problemem jest wysokie bezrobocie, bo za rządów Prawa i Sprawiedliwości to bezrobocie spadło do 5%, tylko problemem jest to, że ludzie muszą tracić czas w dojazdach do pracy, a to jest bardzo ważne, bo niektórzy dojeżdżają, nawet tracąc 2-3 godziny dziennie. To jest realny społeczny problem, ten problem zauważamy i będziemy pracowali nad tym, aby praca była też blisko domu. Bardzo się cieszę, że projektanci i wykonawcy zadbali o to, aby ta hala miała najwyższy współczynnik efektywności energetycznej. To znaczy, że zużycie energii tutaj jest, czy zapotrzebowanie na energię będzie mniejsze niż we wcześniejszych realizacjach podobnych, bo tu zostały zastosowane najlepsze materiały, nowoczesne technologie i dodatkowo panele fotowoltaiczne, instalacje, które zasilają w energię elektryczną podmioty, które będą realizować tutaj swoje biznesy. Więc tania i czysta energia jest dostępna. Należy zachęcać, zapraszać przedsiębiorców z Ząbkowic Śląskich, z powiatu ząbkowickiego, aby budowali tutaj, rozwijali swój biznes. I muszę powiedzieć, że jako wiceminister klimatu i środowiska w tej kadencji odwiedziłem bardzo dużo takich podobnych lokalizacji w kraju. Wielu z nich zaczynali polscy przedsiębiorcy jako mali, nawet czasem jako startupy. Dzisiaj są dużymi potentatami, zatrudniają ponad 1000 pracowników, zdobywają rynki europejskie, a nawet światowe. Dlatego życzę również tym przedsiębiorcom, którzy będą zaczynać realizować swój biznes albo rozwijać swój biznes właśnie w tych halach produkcyjno-magazynowych w Ząbkowicach Śląskich, aby ich kariera biznesowa tak się potoczyła, żeby mogli osiągnąć spektakularny sukces. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna otwiera kolejną halę produkcyjno-magazynową.
liczymy na to, że bardziej produkcyjną, bo to zawsze jest większa wartość dodana dla lokalnej gospodarki. Już mimo tego, że no dzisiaj jest dzień oficjalnego otwarcia, to już połowa powierzchni jest zagospodarowana przez lokalnych przedsiębiorców. To jest kolejna hala z programu, który został wymyślony i jest wdrażany już od kilkunastu miesięcy. Wtedy rozmawialiśmy na temat rozwoju naszego regionu i doszliśmy do wniosku, że oczywiście każdy inwestor, który się pojawia na Dolnym Śląsku, jest wartością dodaną dla naszego regionu. Każdy koncern zagraniczny, który buduje tu swoją powierzchnię inwestycyjną, jest wartością dodaną, ale również rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób mimo wszystko wspomóc małych i średnich lokalnych przedsiębiorców, tych dolnośląskich przedsiębiorców, no bo strefa ekonomiczna, w tym wypadku Wałbrzyska, też powinna przede wszystkim stymulować rozwój lokalnej, rodzimej, polskiej dolnośląskiej przedsiębiorczości. Budowa hal w mniejszych miejscowościach jest takim rozwiązaniem, bo tutaj w Ząbkowicach wcześniej praktycznie można powiedzieć, że takie przestrzenie przemysłowe nie istniały. I dzisiaj jest to odpowiedź na też oczekiwania mieszkańców, którzy dojeżdżają do pracy we Wrocławiu, często dojeżdżają do pracy do Czech, tracą na dojazdy łącznie 4 godziny dziennie, kiedy równie dobrze mogliby właśnie pracować tutaj i po prostu mieć więcej czasu dla siebie, mieć pracę na miejscu, nie ponosić kosztów związanych z dojazdem, więc no, tak naprawdę przenosimy rozwój gospodarczy do mniejszych miejscowości. To deklarowaliśmy, to realizujemy i to chcemy jeszcze przyspieszyć w kolejnych latach, zwłaszcza, że przecież w tym kierunku już niedługo rozpoczyna się budowa drogi ekspresowej S8, która połączy Kłodzko-Ząbkowice, Dzierżoniów z aglomeracją wrocławską, a równolegle pracujemy nad budową drogi S5, czyli drogi ekspresowej łączącej aglomerację Wałbrzyską i Świdnicę z Wrocławiem, tak żeby można było w 30 kilka minut też dojechać do Wrocławia, bo to też zachęci inwestorów do przenoszenia swojej produkcji właśnie dalej na południe województwa i w ten sposób chcemy stymulować rozwój naszego regionu.